Dzisiaj odbywają się już trzecie targi pracy w Strzegomiu. Bardzo się z tego cieszę, że nasz Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy organizuje takie wydarzenia nie tylko w samej Świdnicy, ale od jakiegoś czasu również w poszczególnych gminach. Te targi cieszą się w Strzegomiu bardzo dużym zainteresowaniem. Przybywa pracodawców, przybywa ofert pracy. Ja myślę, że to dowodzi temu jednak, że i pracodawcy są zainteresowani, że jednak powstają nowe miejsca pracy, to nas cieszy w gminie Strzegom. Jeżeli te miejsca pracy są wywieszone gdzieś w Urzędzie Pracy, czy w filii w Strzegomiu, czy w Świdnicy, no to nie zawsze jednak one są dostępne, bo jednak wolimy, jak coś bezpośrednio do nas dociera. I taką była intencją przede wszystkim, żeby nie tylko w Świdnicy były organizowane targi, ale również w innych gminach naszego powiatu. Bezpośredni kontakt jest najważniejszy, bo jeżeli przeczytam suchą ofertę pracy, to ona czasami mi nic nie mówi, ale czasami mogę ją inaczej zinterpretować. I ważny jest ten bezpośredni kontakt. Zawsze jest możliwość dopytania się o pewne szczegóły, umówienia się już na konkretne spotkanie, może bardziej szczegółowe. Zawsze kontakt bezpośredni jest najważniejszy. Z zaproszenia naszego skorzystało przeszło 20 pracodawców. Nie tylko z naszej gminy, ale i z gmin ościennych. Jest na przykład LG z Biskupic Podgórnych, jest Organika, czyli Polska Organika Żarowa, ceramiczna. Jest firma pana Żuberka z Kalisza, także spoza terenu, Wojskowa Komenda Uzupełnień z Kłodzka, no ale są też i nasze firmy. Przede wszystkim jest FSB Piekarnie, które składa dużą ofertę na pracowników, Rolpek ze Szczegomia, Grabinex. Łącznie pracodawcy oferują przeszło 300 miejsc pracy. To głównie stanowiska takie: pracownik produkcji mięsnej, pracownik montażowy, pracownik linii produkcyjnych, ale murarz, brukarz, a w hotelarstwie też kucharz, kelner, do recepcji, także jest wielka różnorodność, każdy sobie coś tam może znaleźć. To dobrze, że są takie targi organizowane, w związku z tym, że istnieje bezpośrednio możliwość kontaktu z pracodawcą. Niejednokrotnie nie można dotrzeć do pracodawcy osobiście. Tutaj można porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami, wypytać o warunki. Istnieje też właśnie, można się dowiedzieć o szkoleniach, zapisać się, dowiedzieć się, jak podnieść swoje kwalifikacje. Myślę, że każdy coś tutaj dla siebie znajdzie. Staliśmy w poszukiwaniu pracowników na stanowiska pracy w nowo otwieranym hotelu w Strzegomiu. Każde targi pracy są dla nas cennym doświadczeniem, tak? Staramy się wychodzić tutaj do naszych klientów, czyli przyszłych pracowników.